Cześć! Dzisiaj zaprezentujemy Wam książki, które przeczytaliśmy swoim dzieciom i polecamy je w czasie kwarantanny, byście też przeczytali. Tak więc jesteśmy gotowi Wam pokazać po kolei książki. Proszę, kochanie. Dostaliśmy ostatnio bardzo fajne pytanie. Jedna osoba zapytała nas, co czytamy swoim dzieciom. My bardzo dużo czytamy. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was kilka książek, które naszym zdaniem są bardzo ciekawe. I oto pierwsza z nich. Jan Karafiat, Świetliki. Przyznam szczerze, że ta książka długo zapadła nam w pamięci i naszym dzieciom. Jest to opowieść o robaczkach świętojańskich, które wykonują swoją pracę codziennie, to samo, wytrwale. W bardzo miły sposób, szczególnie dzieciom, opowiada o śmierci, o odchodzeniu, odejściu, tak? Tak, odejściu osoby najbliższej i z czym to się wiąże. No i jeśli ktoś chciałby ze swoim dzieckiem porozmawiać na tematy takie jak śmierć, odejście kogoś bliskiego z rodziny, to tą książkę, tą pozycję naprawdę gorąco polecamy. Druga książka, którą czytamy dzieciom, którą są zachwycone, jest to Hobbit Tolkiena. Klasyczna opowieść wprowadzająca w świat baśni, w świat fantazy. Choć jest to lektura dla dzieci starszych, wydaje mi się, że jest to lektura dla klasy piątej, jak się nie mylę. Nasze młodsze dzieci, czterolatek, pięciolatek, są zachwyceni. Tolkien, doskonałe wprowadzenie w świat fantazy, Hobbit. I warto dodać, że mąż też tłumaczy niektóre słowa, które są niezrozumiałe i dzieci naprawdę chętnie pytają. Nawet nasz pięcioletni syn, no, tylko prosi tatę, żeby czytał Hobbita. Ja jestem wielkim fanem fantastyki, wszelkiego rodzaju światów, smoków, rycerzy, różnych takich rzeczy. Wydaje mi się, że jest to doskonały element, który dzieciom pozwala budować wyobraźnię. Natomiast Hobbit jako taka klasyka pokazuje też doskonały taki rozdział dobra od zła, pewne wartości, których warto gdzieś tam przestrzegać, jak heroizm, odwaga. Tak. Wspaniała książka również dla bardzo młodych dzieci. I opisy są takie piękne, że myślę, że dzieci naprawdę tą swoją wyobraźnię mogą niesamowicie rozbudzić i coś ciekawego nawet wymyśleć. Następna książka, która u nas cieszyła się ogromnym powodzeniem, jest to 100 bajek Jana Brzechwy. Myślę, że Jan Brzechwa w każdej rodzinie jest i każdy go zna. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa jego kilka super wierszy, ale ten zbiór kolorowy i pamiętam te wieczory, które postanowiliśmy przeczytać wszystkie te bajki, prawda? Bo ich jest bardzo dużo tych wierszy. No to dziś po prostu tak chichrały z tego wszystkiego, na przykład w zupie włos. Albo jeszcze jaki był tytuł? No masa tych bajek jest wesołych, no aż sobie je wszystkie przypomnieć. Tak, ale ten w zupie włos albo tydzień. Tydzień? Dobrze mówię, tak, wiesz, pod tytułem właśnie tydzień. Naprawdę. Też doskonała rzecz, bo te bajki są bardzo krótkie, te wiersze i czasem, gdy jest tego czasu mało, gdy jest już późno, dzieci o tą bajkę proszą, mimo że czasu nie ma, taką jedną, drugą, to naprawdę jest moment, żeby przeczytać. Serdecznie polecamy. I one się, można powiedzieć, że super się rymują i takie bajki rymowanki, wierszyki najszybciej wchodzą po prostu dzieciom w ucho i na drugi dzień możemy usłyszeć akurat fragment z jakiegoś wiersza. Bardzo, bardzo fajna pozycja. Kolejna książka, no, nasze nowe odkrycie, choć książka stara, O Bogdynku, Maria Niklewiczowa. Bardzo fajna, rymowana bajka. Cała jedna rymowana książka. Cała rymowana książka, też pokazująca wiele różnych wartości. Zaczyna się o tym, że była sobie wioska, która się nazywała Pycha, w której wszyscy ludzie byli zarozumiali, nikogo nie lubili, a dalej to już możecie sobie gdzieś się zapoznać, choć nie wiem, czy książka jest do kupienia gdziekolwiek jeszcze, ten egzemplarz kupiony, używany, tak naprawdę go dostaliśmy. I odkryliśmy właśnie wartość jest tej książki. Staropolski język, jedna z naprawdę z lepszych książek dla dzieci, które miałem w ręku, a przeczytaliśmy ich naprawdę dużo. Bardzo, bardzo polecam.
jakby byście może znaleźli na Allegro czy w jakimś innym. To naprawdę warto ją mieć u siebie w domu. Kolejna wielka księga detektywa pozytywki. Myślę, że detektyw pozytywka też jest znany w wielu rodzinach. No w sumie dostaliśmy tą książkę na Boże Narodzenie. Jak zaczęliśmy czytać, okazało się, że tak się nasze dzieci wkręciły w każdą historię, chciały odkrywać na nowo i zgadywały, dlaczego tak się stało, a co detektyw pozytywka mógłby zrobić. Znaczy dla tych, co nie czytali, są to krótkie opowieści o detektywie, który prowadzi śledztwo w różnych tam obszarach i jakby każde śledztwo kończy się zagadką, inspirując dzieci do rozwiązania właśnie tego. Takim, tak? Dlaczego tak. Doktor, detektyw, przepraszam, pozytywka, coś tam. Dlatego, dlaczego tam słońce nie świeciło, albo dlaczego coś tam, jakiś pies zniknął, albo coś takiego. Książka, nie wiem, w internecie czytałem, ma opinie skrajne dość takie. Niektórzy bardzo zachęcają, niektórzy wręcz uważają, że to słaba książka. Natomiast nam osobiście ta książka się podobała. Znaczy nam, takie, naszym dzieciom. Nam też. Ja ją czytałem z wielką przyjemnością. Niektóre książki dla dzieci czyta się z przyjemnością, niektóre się czyta dlatego, że dzieciom się podoba. Naprawdę taki wstęp do, bym powiedział, powieści kryminalnych, gdzie można sobie już pogłówkować, czemu coś tak się stało, a czemu zagadki, nie. Zagadki, prawda? Już można sobie pomyśleć. Te kreatywne myślenie się włącza. Polecamy. Tak więc te 5 książek, wyszczególnimy Wam je w komentarzach. Tak. I jesteśmy niesamowicie ciekawi, co Wy czytacie swoim dzieciom, szczególnie w okresie kwarantanny, gdzie przebywacie wszyscy w domu z tymi dziećmi. Czy ograniczacie się tylko do lektur, czy może coś tam dalej? Czy na przykład wybiegacie też o dalej niż wiek dziecka? No, nie tylko dla 3-latków, tylko na przykład czytacie 5-latkom historię dla 10-latków. Albo jak to wygląda? Albo odwrotnie. Zachęcamy do podzielenia się, zachęcamy Was też do zasubskrybowania naszego kanału, bardzo nam tym pomożecie w budowaniu dalej tego kanału i w dzieleniu się z Wami nowymi naszymi rzeczami. Tymczasem żegnamy się z Wami. I czekamy na Wasze książkowe propozycje. Do zobaczenia, moi drodzy. Cześć.